Halo, halo, witam serdecznie w 28 odcinku z serii Dragon's Dogma 2. W dzisiejszym materiale po raz kolejny przejdziemy na mroczne, mgliste tereny, może jakoś bardziej od północy. Z tego co widzę, rzeczywiście są jakieś dodatkowe regiony warte uwagi. W sumie ostatnio udało nam się wygrać z minibossem w postaci Licza. Lisza jakoś w tym miejscu był? Właśnie. Ildreons, tak zwany. Jakiś nekromanta przerażające. Więc to była ciekawa walka, polecam zobaczyć. W każdym razie, co będzie jeszcze na północy? Czy w ogóle byłaby opcja, żeby tak wysoko się przedostać? Chyba tak. Proszę bardzo, kolejne jakieś wąskie przejścia. Ale to już wychodzimy. Nie ma już mrocznej mgły. Nareszcie widać jakiś dalszy teren. Dobra, spróbujmy. Is there any way to climb up there? I'm not sure what we'll find, but it might be something useful. Master, I believe I could be of aid here. I would gladly be of aid, Arisen. A w jaki sposób? Czy ci magowie mają jakieś umiejętności wartościowe? Zmniejszenie grawitacji albo coś w tym stylu, nie wiem. Raczej powątpiewam. Gdzie się w ogóle udaje? Jakoś super wysoko. Nie, może warto sprawdzić. Przynajmniej na wstępie, potem jeszcze wrócimy. No tak, jeżeli jakiś czar wleci w tę harpię, to już jest po robocie. Już na hita, wszyscy giną. To chyba ten sorcerer tak niszczy. Czarodziej, czy jak go przetłumaczyć? Na jakieś dosłownie szczyty góry. Na co mi to wszystko będzie? Może będzie jakiś sekret wartościowy? Albo dungeon i rzeczywiście. A, czyli w ogóle ja przez chwilę myślę, że ja na północ w ogóle idę, jak to jest. Moment, co to w ogóle za przeciwnik? Pierwszy raz widzę podobnego. To mi! Tu mamy poważnego wroga. Połowę życia mi zadał, naprawdę. Co ja widzę? Jeszcze śpię. Uran, jak to boli. Harpie jeszcze bez przerwy mnie usypiają, to jest mało przyjemne. No moje bronie nie są efektywne na to monstrum. Jakoś od tyłu dałoby radę właśnie zajść, a przechity sprzedać. Bo od przodu to ciężko wychodzi. Moje ataki się dosłownie odbijają. O, dobite. Jaki krokodyl. Do tej pory najmocniejszy okaz, jaki widziałem. Do tej pory były standardowe jakieś ogniste? Ale ten kamienny to już o wiele mocniejsze. Mam nadzieję, że nie będzie ich większej ilości, że na przykład kilku na raz. To potrafi jeszcze przywalić za pół zdrowia na przykład. No, jestem trochę bezbronny. Dobra, już zaciało, tak jest. Ale jakie ruiny, gdzie ja w ogóle się znajduję? To dopiero ciekawe miejsce. No muszę przyznać, że klimaty niczym w jakimś Shadow of the Colossus mi się przypominają właśnie. Ogromne kamienne struktury. Jakieś pilary, proszę bardzo, ruiny.
pojedyncze fragmenty jakiejś, nie wiem, zielonego koloru w postaci tylko trawy, ale bez drzew. Come to think of it, it is difficult to forget all that occurred at the coronation. I hope never to experience the like of that sensation again. Shrine Corridor. Dobra, bardzo ciekawe miejsce. To z pewnością trochę może potrwać, zanim wszystko zobaczymy. Dungeon nieco inny niż zwykle, wszystko murowane. Nie jak typowa jaskinia. Coś musi być ważnego, kluczowego. I po prostu wychodzimy po drugiej stronie bez żadnych kłopotów. A niesamowita lokacja, jedna z ciekawszych, Ancient Ruins. Oh, what does this say? A thorough perusal might reveal all the mysteries. Dobra, bo to będą dwa bossy jednocześnie, chwila, moment. Musimy się jak najszybciej jednego pozbyć. Jak tam jeszcze drugi był widoczny przed chwilą. Te golemy to jest wyższy poziom trudności trochę. Nie mają aż tak dużo zdrowia, ale hity sprzedają solidne. Ten mnie zepchnął jeszcze. A, bo dobra, zepsuło mu się. Trzeba te wrażliwe punkty oczywiście nawalać, tylko... Może je zniszczyć i potem już nie będzie ich, niestety. Trzeba będzie się skupić na innych. No proszę bardzo, już mu zniszczyłem. W takim razie wskakujemy wyżej i na przykład na głowę. Ty jak wieżdżka. Ktoś z naszych oberwał. Zaraz mi pomogę. Kurde, co jest? Czasami ten przeciwnik jakoś, nie wiem, pauzuje z jakiego względu. Jakby się zaciął. A potem odpala furię. Nie masz punktu słabego. Dobra, odpoczywam mu na głowie najlepiej. Nie, nawet nie wiem, gdzie jestem już. Nasza ręka mu została i tyle. A jak to ciężko się wdrapywać czasami, to nie wiem. Przygnąć na jakieś ręce albo coś. Nie trafiam zupełnie, naprawdę? No ledwo co żyje. Rozwalone. A
to właśnie nie wiem, czy to nie będzie jeszcze kilku kolejnych w sumie. Nie wiem, czy chciałbym się na następne pojedynkować. Oda do Sfinksa. Macie jakiś wierszyk? Egzaminy. Okej. No rzeczywiście, jest jakiś Sfinks. Albo jakieś inne murale. Coś musiałbym z nim wykonać, nie wiem. Może później jeszcze bardziej przeanalizuję. Przy edytowaniu cały tekst. Czyż nie ma innych przeciwników, całe szczęście. Dobra, zobaczmy także inne ruiny. Nie wiem, czy jedę w dobrą stronę. Part and parcel of the adventurer's trade. Bo tam były jakieś przeogromne dosłownie lokacje wcześniej. Wydaje mi się, że coś dałoby radę jeszcze się wycofać i zobaczyć. Teraz postaram się coś dodatkowego jeszcze wykonać. No mieliśmy takie dosłownie struktury przeogromne. Jeżeli bym się jeszcze wycofał raz. Tamten korytarz, co przed chwilą widziałem, wydaje mi się, że w całkowicie nową stronę by prowadził. Jeszcze na wstępie, tędy na przykład. Nie ma opcji? Gdzie ja widziałem te struktury przeogromne? No patrzcie na to, jest kolejne. No właśnie, warto tematycznie sprawdzać. A tam gdzie szedłem, to jakaś nowa lokacja. Przy okazji mamy ładny widok na krainę tu koło nas. Wielka mgła. Ciekawe, czy dałoby radę ją jakkolwiek opuścić, jeżeli byśmy wygrali questa na przykład. Żeby tak się całkowicie zmieniła lokacja na wielką skalę. Tędy otworzymy. Zamknięte. Albo z miecza nie ma opcji. Może z drugiej strony. Po raz kolejny oda do Sfinksa. Może będzie jakaś walka ze Sfinksem. O kurde! Rzeczywiście. Many have tried, and as you can plainly see, all have failed. I would abandon any such fool ideas if I were you. After all, that which is won by brute force is apt to be lost to the same. Perhaps I might interest you in a game of wits instead. I set before you a simple task. Solve my riddles to satisfaction. Should your answers please me, I will bestow upon you the contents of yon chests. I trust I have your attention. If so, take your place and we shall begin. A, dobra, priorytet. Quest details. Dobra, czy już śledzimy? I nie, muszę po prostu coś odpowiedzieć na jego pytanie. Widziałem jakieś jeszcze informacje, ale szczerze mówiąc... Specjalnie się nie zagłębiałem do tej pory. Co się może nam stać? Nie wiem, ale sobie zapiszę rozgrywkę. Niech będzie i tak. Safe and continue. Nie mogę? Co jest? Dlaczego nie da się? Może muszę stać w miejscu i dopiero wtedy. Nie mogę, jestem w jakiejś charakterystycznej lokacji. Dobra, trudno. Your resolve is commendable. The fool beholds a sage in the mirror. The sage a fool. Which is it you see, I wonder? Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, of wisdom. The parent knows the child, yet the reverse is far from true. The child knows not the parent. Such is the parent's due.
I am a lost child, for kinship do I yearn. So bring to me my parent, that I might better learn. Come to test your wits. A, czyli mam po prostu wysłuchać wszystkich i to będą jakieś różne zdania, tak? Our eyes are our allies. Yet oft do they betray, for eyes tell lies. So I advise, and thence do lead astray. Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door, and retrieve that which is of greatest value. Dobra, kolejna misja. No wszystkie zbierzmy. Love is as twin to madness, they say. They are bound fast, as night is today. So bring forth your most beloved to me, that I might gauge the depth of your insanity. Come to test your wits. Life is an enigma, a lender of mortal debt. Yet lighter pack makes fleeter foot, and challenge nimbly met. So grant to me what you most prize, and thence elude your ponderous demise. Coś mam dać jej, ale co, to nie mam zielonego pojęcia. Wakestone. Czy to może być dobrym rozwiązaniem? Nie wiem. Trzymaj w takim razie złoto. Albo srebro. To nie zadziała z pewnością. Nie wiem, ciężko powiedzieć. So, this is your prized possession? A most revealing choice. Do you consent to give it to me, knowing that it may never be returned? Well, well. Very good. That's the spirit. Such generosity deserves a reward, methinks. Why don't you take a peek in yon chest? A result to be proud of. Co za kupota? I co ja dostanę? Dostałem to samo, dosłownie. No może jeżeli by się coś rzeczywiście lepszego dało, to by się powielił ten surowiec, nie wiem. Dostało się dosłownie to samo. Come to test your wits. Jeszcze jedno miałem. Is ever the first we keep fond in our breast, and ever the first that eclipses the rest. You know of the seeker's tokens, I trust. Those keepsakes of a fondly remembered journey. Yet where was it that you found your first? Retrace your steps, if you can. You might make a new discovery. 7 days, shall we say, ere you return? May your journey be a pleasant one. Dobra, czyli musiałbym powrócić do miejsca, gdzie znalazłem ten token po raz pierwszy? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to było, szczerze mówiąc. Jakoś w tych lokacjach mniej więcej. Nie pamiętam. No nie wiem, czy będę aż tak wszystkie misje wykonywał, ale to warto by było zobaczyć. Nowy dungeon, nowi przeciwnicy. Zaraz jakieś w ogóle zero wyobrażenia zadaje im, co jest. To ta bohaterka Leila nawala takie niesamowite umiejętności? Myślę, że to Sorcerer. Ile golda, urane. Wartościowy dungeon, warto zobaczyć.
we trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. A jeszcze mamy goryla, czy tam jak go nazwać, ogra. Zaraz go ogramy, jak tylko zejdę na dół. Nasi się trochę zgubili, tam niżej jakoś były jeszcze bohaterki, nie wiem. Kolejna pułapka. Jaka jeszcze ekspozycja, tam beczka leżała, wszyscy zone-shotowani. Dobra, odpychamy ich. Jest i skrzynia. O to chodziło w tej misji? Rotten Apple? No tak średnio mi się wydaje. Trochę to bolało, zaskoczenie. To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Trzeba jeszcze piętro niżej jakkolwiek zejść. A przy okazji, czy już wygrałem w ogóle zadanie? Nie wiem. Tak mi się przez chwilę wydawało, że to jakiś kolejny skarb wartościowy. Nie, chyba do ogra będę musiał zacieć, z tego co rozumiem. Tylko pytanie, którędy? Tędy? Dobra, mogę zwalczyć. Ja nie wiem, czy ta reszta w ogóle do mnie przyjdzie tak nisko. Nie, jakoś dali radę. Dobra, wchodzimy mu na głowę. Jezu, jak to sterowanie działa w ogóle czasami naprawdę. Bez przerwy idę do góry, a bohaterka stoi w miejscu. Dobra, to jest beznadzieja. No chyba po nogach będzie najszybciej naprawdę. Muszę go jakoś przewalić jeszcze. Może go przewalimy jakimś sposobem? Come on. Chcę mu nogę uciąć, zobaczymy czy zadziała. Taka taktyka. Uszu mnie, co jest? Uch.
Nie, mamy wrażenie, że tak walka wychodzi najszybciej. Zamiast się na kolesia wspinać, bo tam wspinaczka to jest tak... niestabilna, że nie wiem. O, ładnie. No i teraz nawalamy. Tak jest, na głowę mu wiesz, wbiłem. No dobra, jeszcze jakieś skarby muszą być w okolicy. Coś mieliśmy właśnie przynieść. Ale nie widzę niczego nadzwyczajnego. Jeszcze były jakieś inne możliwości zaskoczenia. Jeszcze dalej? Nie, to bym się wrócił chyba. Nic sam to nie da. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. To jest ten sam dungeon, tak mi się wydaje. Ta. Może jeszcze tędy? Nie, zobaczmy na szybko. Nie, to jest dalej to samo wszystko, okej. Okay. Chciałem się upewnić. Well, well, that's quite a discovery. W takim razie wszystko sprawdzone, pora jeszcze wrócić do Sfinksa i po robocie. Wydaje mi się, że wszystko już sprawdziłem. I chyba chodziło o ten przedmiot, który znajdował się dosłownie na samym początku. Właśnie tam na szczycie. Zaraz zobaczymy. Wszystko przeszukałem. Chyba o to chodziło. To jeszcze w miarę prosta misja z innymi będzie o wiele ciężej. Come to test your wit. Nie pamiętam, które to było. Pierwsze? Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door and retrieve that which is of greatest. So, this is your choice? The greatest worth your eyes descried? Indeed, this is what I sought. Your eyes see true. No greater worth can there be than that found in simplicity. As promised, I shall bestow upon you a prize. Collect it from yon chest and take this phial too. Its purpose I shan't divulge. How you use it is up to you. Mayhap 'twas somewhat overdone, but no matter. Dobra, zobaczmy, co tym razem otrzymam. Wakestone, okej, dobra, fajna sprawa. W szczególności ten środkowy jest najważniejszy. Items? Co jest? Ja to już przeszukuję, czy jak? Co jest? Nie, nie rozumiem. Jeszcze trzy zagadki nam zostały, czyli ten środkowy to nie wiem, co to będzie oznaczało. Ciekawe. Nie, inne zagadki to już na... inną okazję raczej zostawię. Tam trzeba będzie bardziej podróżować po świecie. Have gone unchanged for a while now. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Dobra, dziękuję za heala. W takim razie chwilę, moment, jeszcze do obrady tędy przejść i... tam gdzie widzieliśmy właśnie dodatkowe
dungeony sobie przejdziemy. Więc w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zabijenie za postępy, jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, jak to będzie dalej wyglądało w... no tam, jeszcze innym miejscu, to polecam zostawić Aikasa Zawonka po kolejne materiały. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.